To jest tablica i bardzo bym prosił tutaj pana rektora i panią magister o odsłonięcie tej tablicy. Będzie to w pewnym sensie Pan profesor Zejc studiował wszystko z pogranicza farmacji, medycyny, biologii, chemii. To była chodząca encyklopedia, która była w stanie mówić godzinami na każdy temat, proszę mi wierzyć. Natomiast z racji pełnionej funkcji, ponieważ był przez 20 parę lat kierownikiem katedry chemii farmaceutycznej, zajmował się w zasadzie chemią leków, chociaż katedra chemii farmaceutycznej obejmuje coś więcej, bo jeszcze środki diagnostyczne, materiały stosowane w farmacji, tym wszystkim może w sensie naukowym nie tak szeroko, no ale formuła taka katedry no, skłaniała do tego, żeby wyjść poza samą chemię leków. Myśmy zawsze podziwiali no właśnie coś, co nazywamy horyzontami wiedzy. Ogromnymi horyzontami wiedzy. Także jest to postać nietuzinkowa. Jesteśmy dumni z tego. Ja jestem szczególnie dumny z tego, że to no, mój szef kiedyś, bo to on przekazał mi katedrę. Cieszę się bardzo, że przesiąkłem też tym sposobem podejścia, traktowania ludzi, jakie reprezentował profesor Zejc. Był bardzo asertywny, potrafił odmówić, był bardzo wymagający, jak wyczuł, że ktoś coś sfałszował, coś nie bardzo do końca dopracował, to był bezwzględny i ponosiło się daleko idące konsekwencje. Natomiast potrafił docenić rzetelną pracę, jak to mówił, rzetelną, laboratoryjną robotę. Studenci się go bali jak ognia, ale tylko ci, którzy naprawdę idąc na egzamin mieli poczucie, że niewiele umieją, to bali się go jak ognia. Natomiast ci, którzy odważnie prezentowali wiedzę, zawsze dostawali najwyższe oceny od profesora. Potrafił to docenić. Taki miał rzadki dar oceny ludzi, bardzo obiektywny. Ja myślę, że gdybyśmy takich ludzi mieli na szczeblach wszystkich nauki, to nie musielibyśmy się martwić o plagiaty, ani kontrolować w ogóle, że coś takiego może mieć miejsce.